O, to się już nagrywa! Także, tego no, ten, no wiecie. Hela, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku serii Spore. I stwierdziłem, że jeszcze trochę pomodyfikuję tego stwora mojego, tego mojego kasiastego. Czy to jest to coś, czego szukałem? Coś, czego mi brakowało? Ej, chyba tak! Chyba to jest to! Chyba to jest to, czego szukałem! Tak na wiek, tak zawsze szukałem, tak forever! Dobra, ja generalnie stwierdziłem, że będę jeszcze, trochę sobie pomodyfikuję tego mojego stwora. Żeby go jeszcze bardziej tutaj dokoksić i w ogóle. Dobra, coś jeszcze bardziej? A, mogę! Mogę takie coś zrobić! Okej! Niech i tak będzie, a z tyłu da się? Z tyłu tak... Da się! Dobra, jeszcze tylko no... Trzeba zadbać o rozstaw nóg, o! Chociaż... Nie, wait a second. O, takie coś! I takie coś! Nie mam pojęcia, jak to będzie chodziło, ale... To będzie epickie! Już czuję po kościach, że to będzie epickie! A wy pewnie może nie czujecie? Nie wiem, czy czujecie, czy nie, ale... To może wypalić! No i kasiasty w sumie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Dobra, zapisz i wyjdź. I zaczynajmy. I może pokażę nam, gdzie się mamy przenieść. Zobaczmy. Czy nam pokaże, czy niekoniecznie. Boże, całe statko się wypluwa i w ogóle... Ej, właśnie, ktoś w ogóle napisał komentarz, żeby tutaj... Żeby tutaj, jakby to mam powiedzieć... Żeby dorobić kasiastemu jeszcze jedną parę skrzydeł. Dobra, pytanie. Skąd ja przyszedłem? Skąd ja u licha przyszedłem? Nie wiem, stamtąd? Wiem na pewno, że może powinniśmy się przemigrować do nowego gniazda i... Ktoś się na nas zasadza, chyba jakiś stealth mod załącza i... What the fuck, jak to chodzi? Jak to chodzi? Nie! Nie, to już wygrywa! To już wygrywa cały system! Po prostu takiego wygrywu to już nie miał... Chcę się z nim zaprzyjaźnić, chcę się z nim zaprzyjaźnić! Hej! Ziomeczek! Poczekaj! Czekaj, stary! Man! Wait for me, please! Poczekaj, no! Chłopie, no! Chcę się zaprzyjaźnić tylko! Hej! Siema! Dobra, poza mówisz! No to niech będzie jeszcze raz poza, okej! Ej, chyba się uda! No, dawaj! Co on tak cały czas tą pozą? Lubi się popisywać? A, taniec. Patrz, jaki zarobisty taniec. Oh yeah! I mamy przyjaciela. Dobra, mogę ciebie jakoś rozwiązać ten sojusz albo coś? A, mogę. Dobra, także chodź. Będziesz naszym przyjacielem. Dobra, to jeszcze raz poza mówisz, okej. I jeszcze raz poza, dobra. I teraz, jako że to będzie czwarty, no to taniec. Fajne, fajne. No. Zgadza się? Nabycie członkiem naszego dzikiego stada? Oh yeah! Oh yeah! A z wami się też zaprzyjaźnia, a co mnie tam? No siema. Zajmuj się sforą, okej. Dobra, mam nadzieję, że poradzimy sobie. W naszym gro... Okej, śpiew! No dobra, powiedzmy. Dobra, taniec. W tańcu to akurat jesteśmy mistrzami, także będzie w miarę easy peasy. A, dobrze zrobiłem, dobrze kliknąłem. Taniec, wszystko się zgadza, pięknie, elegancko. Dobra, i... Pięknie. To teraz z tego ziomeczka poproszę się zaprzyjaźnić z nim. Będzie fajnie. I w ogóle... No, come on. No to jeszcze raz taniec, okej. Ej, ten samodnik fajnie wywija w sumie. Dobra, to teraz śpiew, żeby się pewnie wyrównało. Tak coś obstawiam. Ej, urok. Zaspałem trochę teraz, przyznaję. Matko jedyna, jak to wygląda. I poza! I dociągnie. God damn it! Dobra, jeszcze raz. Wierzę, że się uda.
Ja wierzę w to, że się uda, że będzie dobrze. Dobra, ta jest. W tańcu jesteśmy mistrzami, także będzie easy peasy. Dobra, prawie mistrzami, bo mamy taniec chyba czwarty poziom. Tak? Czwarty poziom? A maksymalnie jest piąty. Dobra, urok. Nie myślisz, że zdobalą to samo. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jest i poza. No dawaj, dawaj. Aga, demet, pozę mam cienką. To dlatego. Czyli no niestety, ale tak się trzeba zaprzyjaźnić. Może z tobą, kolego. Może z tobą, my friend. No, come on. Dobra, urok. Nie no, będę musiał coś na tą pozę wykombinować lepszego. Jakąś fajniejszą część. Dobra, śpiew, lecimy. Nie no, bo koniecznie się musimy zaprzyjaźniać. Dobra, jeszcze raz, urok. Ej, chyba nie dociągniemy. Chyba nie dociągniemy, chyba jesteśmy trochę zacięcy w nogach. Zacięcy, jeśli chodzi o bycie dobrym człowiekiem. Ale jak to możliwe? Śpiew poziom trzeci, urok poziom trzeci. How is possible? Dobra, przynajmniej tutaj mamy szkielety. Tam taniec poziom trzeci. Nie potrzebuję tańca poziomu trzeciego. Dobra, jakieś nowe elementy. Szarża poziom piąty, szybkość poziom piąty. Dobra, a nasze nowe gniazdo będzie chyba gdzieś mniej więcej. A, oni nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Ale zawsze w razie czego. Dobra, zobaczmy w ogóle jakie mamy tutaj. O dobra, możemy się bić w sumie. Dobra, szarża poziom drugi. O, ty będą ty! Jeszcze nie zastanował. No co za... No co za patałak, no. No nie wierzę, no. Widzieliście to? Ale spokojnie, mamy tego naszego samotnika po naszej stronie, jako naszego sojusznika. Także powinno być easy peasy, lemon squeezy. Dobra, ciach, 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 ciach. Dobra. Tego dobić. Dobra, nie, trzeba szybko zjeść. Zjeść. Ja temet zaraz padnę. No! No, please! God fucking damn it! Twój strój poległ w walce, wiem! Dobra, pomij... O, i w końcu tam się pojawiła migracja! Aha, to, czyli to trzeba było jakiś próg konkretnie osiągnąć. A, rozumiem! I get it! I know it! Teraz już wszystko jasne! Dobra, możecie się już skończyć cieszyć? Potrzebuję czegoś pod tą lepszą pozę. Naprawdę, potrzebuję czegoś, żeby mieć lepszą pozę. Matko jedyna, jak to chodzi, jak taki łazik taki. Śmieszny. Dobra, nie. Z nimi się nie bijemy. Nie bijemy się z nimi, dajmy sobie siana. Po prostu podlećmy. Nawet nie mam pojęcia, jak to lata, ale... Nie! Z tym rozstałem nóg, to miałem genialny pomysł. No jak to wygląda? No nie wierzę! Oho! Ufoki! Łowordy, co? Stwór epicki, nie! Dobra. Pierwszy sezon nas nauczył, żeby ze stworem epickim się nie bić. Bo on po prostu... Walka z nim to jest one hit KO. Dobra, w razie czego są tutaj te ziomeczki. Więc w razie czego... Możemy się z nimi zaprzyjaźniać. Okej. Z nimi możemy się pobić. Dobra, cia. Dobra, tego! Pierwszego z brzegu. Dobra, dwóch jeszcze do upolowania generalnie. Także szubi gut. Dobra, cia, cia. Dobra, dawaj. Spluń na niego. No, come on! Biegnij! Dobra, chyba padnie! Yeah! O to chodzi! Dobra, kaszasty zdecydowanie nie jest jakimś mega fighterem, nawet mimo tych łap! God damn it! Chociaż mógłby pamiętać o dniu nóg z drugiej strony. Jakieś nowe oko mamy chyba i jakąś nową kończynę. Złe oko! Może kto te nazwy wymyślał? Ja się pytam kulturalnie. Dobra, wiecie co? Food time! Pora na posiłek! Zbalansowana dieta to jest podstawa przetrwania. Zbalansowana dieta umożliwi nam tutaj robienie fajnych rzeczy. Tutaj oni jak są do nas nastawieni, nie za ciekawie. Chyba wam porwali kolegę. To chyba będzie dobry moment na to, żeby ich zaatakować. No siema! Tylko wait a second, jak wygląda... Dobra, nie. To tylko ten gatunek wyeliminujemy. Dobra, mięśniowa. Dobra, ciach. No siema. Masz chyba coś dla mnie, stary. Dobra. Tylko mógłbyś być trochę inteligentniejszy, ziomusi. Dobra, ciach, ciach. Pytanie tylko, czy obiec za bardzo... Nie no, mam nadzieję, że nie schodzę za bardzo w dół. Dobra, szarża. No szarża.
No, dawaj. Ciśnij w nim. Ciśnij go. Ciśnij go. No. Jesteś tępy. Zaprawdę jesteś tępy. Jezu! Chłopie! Weź coś zrób! Debil! Debil i nic więcej. Dobra, ale jak się prezentuje nasza historia tutaj? Okej, okay, kaszasty likwiduje gatunek. Dobra, nie, trzeba się zaprzyjaźnić. Koniecznie! Tam są nasi czy nie nasi? Są nasi! A ja szukam... Nie, wait a second, tam były przecież te ziomeczki całe, z którymi mieliśmy się zaprzyjaźnić, ale niestety na razie nam coś nie pykło specjalnie. Także lecimy i się zaprzyjaźnimy. Gdzie są? O, jest, alfa prosiec. Nie, nie chcę ich eliminować, tylko chcę właśnie szerzyć przyjaźń. On przyprowadzi oczywiście do swoich kupli. Okej, okay, taniec. Zaczynamy od tańca, czyli powinno być w miarę tutaj. Dobra, teraz to. Pokaz workingu. O, patrz jaki piękny. Badass. O Jezu! O mordę, pomyliłem się. A się pomyliłem. No sorry, no misklik. Dobra, taniec, może teraz nadrobimy? Może się uda. Może się uda, może się uda. Jestem dobrej myśli, jestem dobrej... God damn it! No prawie było, no! Stary, no spróbujmy jeszcze raz. Wiem, że się może udać. Ja w to wierzę, że się uda. No jestem dobrej myśli. Wierzę, że ta przyjaźń się może udać. Dobra, to jeszcze raz. Taniec. Teraz to. Zaraz powinien być śpiew. Tak, dobrze myślałem, jest właśnie śpiew i teraz taniec. Ej, chociaż się już z nimi zaprzyjaźnijmy. I proszę bardzo, awans! Level up! Jak to wygląda? Jezus Maria! Jeszcze się jak wywalił! I ta radość! Nie, nie wierzę! Twój mózg jest w pełni rozwinięty. Spoko. Spokens! Zaimponuj jeszcze jednemu stworowi. Jeszcze jednemu stworowi. Ten już jest... Gdzie jest jakiś alfa, 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 alfa? O, jest! Alfa prosiec! Ciebie szukam, ziomeczku! No siema! Czy on mi pomachał? Okej, okay, to ty z kolei zaczynasz od tego. Kurde no! Pomachał mi! Jako, że taki, hej przyjacielu, to ja, twój przyjaciel! Okej, okay, widać, mi się to podoba. Dobrze kombinujemy. Jeszcze jedno. I taniec! Patrz na te dziki tańce. O, proszę bardzo. Kolcowy, splunięcie level 5. Dobra, ale tu mamy jeszcze jakąś fajną część. Dobra, to wiecie co? To ja to zrobię na takiej zasadzie mniej więcej tak. No, przenigrujmy na przykład do nowego gniazda. Ktoś się zakradł, nie wiem, czy to oni, czy nie oni. A to co za... A, to są te prośce całe. Sprośce! Mówicie, są sprośne! Boże, jaki suchar, nie wierzę po prostu. Ale bardziej nie wierzę w to, jak to wygląda, jak to chodzi po prostu. Cześć chłopaki, wróciłem z ekspedycji. I levelapujemy nasze gniazdo. Ale tak fest. No. Albo pomijmy to po prostu. Zepsujmy tę chwilę. Ej, co tu się działo tutaj w ogóle? Dobra, taniec poziom czwarty. Ale ja bym chciał na przykład jakąś dłoń albo coś. Dobra, wiecie co? Może resztę tego odcinka zrobimy na takiej zasadzie, że... Jakby to powiedzieć, że już będziemy szukali tych zapasów i wszystko tak ładnie, pięknie i... Serio? Tylko takie coś mi znalazło? Splunięcie był level pierwszy. A co to tam? Alfa Mopolu. What? Dobra, nie, serio, może coś ciekawego znajdziemy tutaj jeszcze. Fajnie by było, jakbyś jakieś takie elementy znaleźć. Ale w ogóle to wam powiem, że... No, w pomniejszeniu ta planeta się wydawała, że jej powierzchnia jest żółta, a tymczasem jest czerwona niestety. Eąt! I eąty są do nas nieprzyjaźnie nastawione.
A my nie mamy żadnego mechanizmu stealthu. Ja tylko przechodzę. Ja tu tylko przechodzę. W mordę, wszyscy nas nie lubią. Ale teoretycznie mogę się z nimi trzaskać, bo tam wiecie. Bo mam 100 HP. No, jest. Aha, nie da rady zjeść. Nie da to się najeść. No. Dobra, to będzie hardkorowe, coś czuję. I dla balansu się będzie trzeba jeszcze zaprzyjaźnić bardziej. Dobra, no tucz! No, rób coś! Ziomeczek, please! Bo zaraz tam... Bo zaraz mi tu padniesz, no! Come on! Come on! No i dupsztal. To chyba tyle z mojego wyszukiwania i w ogóle wszystkiego. I w ogóle! Dobra, może coś jeszcze gdzieś tutaj znajdziemy? Nie no, gniazda to raczej nie chcę szukać. Dobra, a pobiegnijmy sobie. Sport to zdrowie, rekreacja. Maruda! Boże, jak może nazwać stwora Maruda? Dobra, może tutaj jakieś szkieletory albo coś? Martwych zwierząt? Które by nam dały jakieś części? O, jest jakiś szkielet. Lovely. Ale tutaj jest przy okazji jeszcze jakieś gniazdo. Tylko na szczęście oni są tutaj do nas pozytywnie nastawieni. O mordę, oni to z diagu mają dość sporo. Zbierz to proszę cię, kasiasty. Odsysacz, tam jest poziom pierwszy. To jest stopa kolejna. O, tu jest dużo dobroci. Tu jest dużo dobroci oraz ziomeczki, które nas nie lubią. Także mamy mały problem. Dobra, może jakoś szybciutko albo coś? Ej, zaufajcie mi, nie chcecie tego robić. Dobra, coś tutaj, coś tu fajnego. Ej, słuchajcie, no naprawdę, zasługujcie się ode mnie. O, koszał! Boże, tu mi przypomina jedną postać. To mi przypomina tą jedną nową postać z LoL'a. Oni nas też się lubią? No goddammit, nikt nas nie lubi w tej okolicy. O, dobra, oni nas lubią. W sensie nie tyle, co nas lubią, co po prostu są neutralni wobec nas. No i not bad. Nie jest źle. O, a nasz ziomeczek jest tutaj. Mięśniak. Ha, przyjaźń z mięśniakiem, fuck yeah. Tak, a oni nas będą atakować, proszę bardzo. Atakujcie sobie. Like I care. Like I fucking care. Ja tylko zbieram jeszcze części, żeby móc maksymalnie dokoksić mojego tutaj kasiastego. Żeby był jak najlepiej przygotowany na fazę plemienia. Która będzie kolejną fazą właśnie tutaj. Naszego tutaj, jakby to powiedzieć, rozwoju i drogi ku kasiorze, ku pieniądzom i... Ej, kasiasty, co ci się stało? A oni nas lubią? Pudzianatory, okej! Okay. Pudzianator. Ja rozumiem, że już wtedy pudzian to było coś fajnego i w ogóle... Migrena, coś poziom drugi, cios poziom drugi, matko jedyna, co ja mówię? Jak pięknie nas wywaliło! Wow! I w środku jakiegoś gniazda wylądowałem. I oni tylko takie... Kepasa? A kim ty jesteś? Dobra, nie interesujcie się... O! Tam będzie coś dobrego! Ja coś czuję, że tam będzie coś dobrego! Dobra, generalnie widzę, że tutaj... Jest takie coś, mamy taką sytuację, że dotarliśmy jakby na drugi koniec tej wyspy. I co fajnego odblokowaliśmy? Wykręcacz. Czekajcie, to jest chyba... Poza, poziom drugi! No powiedzmy, powiedzmy. Ale ni to mnie ziębi. No siema chłopaki! No siema chłopaki! Serio? Znalazłem kolejne gniazdo swoich? Ziomeczków? Swoich sojuszników? What the fuck? Nie wierzę! Szarża 4, szybkość 5. Dobra, ale generalnie by wypadało coś zjeść. No właśnie. A propos tego, już daję ci jeść, kasiasty. Dobra, ile mamy? What the fuck, co ci się stało? Ja rozumiem, że jesteś głodny i w ogóle, ale... No wiesz. No, jedz. Jedz, my friendo. A ten się zastanawia, co robię. Jak to, co robię? Jem! Konsumuję! Spożywam posiłek! No, także tego. Upoluj trzech zwąsaczy,
i w ogóle. Dobra, ile mamy? 20 minut. I 486 punktów DNA. Także ja myślę, że możemy chyba już dostosowywać tam wszystko. Okej. Okay. Twoje działanie jako stwora, wiem. Spoko. Ej, w sumie patrzę, to ta faza stwora całkiem sporo. I ledwie, ale zmienne nastawienie. Już prawie by było, że jestem drapieżnikiem. I przyjaźń z proścem nawet, no, specjalnie wiele mi tu nie dała. Ale przynajmniej ile elementów odblokowane, no kurde, no to mi się podoba. Złe oko, tutaj, what the fuck. No ostatni, ja... No ostatni teraz ten etap to było naprawdę takie zaprzyjaźnianie się, takie... What the fuck? Ile tego? Tylko ręce coś ledwo. Chwytaki cios, poziom drugi, poza poziom trzeci. Poza poziom trzeci, me gusta. I to mi się podoba. O. A może tak? O! Takie coś! Dobra, powiedzmy. Ręce, machator, mięśniołap. Coś tutaj. Coś tu, mięśniator i mięśniołap. Czy chcemy zmieniać kasiastemu ręce? Czy potrzebuje kolejnej pary? A może te są bardziej jakieś rozbudowane albo coś? Sprzedaj za 180. A zobaczmy sobie, czy są bardziej... Ej, chyba są bardziej rozbudowane, tak patrzę. No bez kitu! Zdecydowanie! O, tutaj mu dajmy ręce. A dałoby się... Tak, da się rozciągnąć! No i nice! A coś tutaj? Coś mogę podkręcić? No pewnie, że mogę! Dobra, to teraz wracamy do starej formy. O! Proszę bardzo, popa biceps! I tutaj takie cienkie na końcu, o! Tak patrzę na to teraz i to wygląda jeszcze bardziej absurdalnie niż przed chwilą. Dobra, ciach, proszę bardzo. Masz rączki takie fajne, poza poziom trzeci. I co, będziesz w stanie się w miarę fajnie dogadywać. Tylko te plujki coś tak się trochę średnio. Dobra, coś tutaj lepszego będziemy mieli. Szarża level 5, kopytomat. A, tutaj jeszcze są te kopyta i w ogóle. Dobra, to za 75 pójdzie i 250. Może szarża poziom czwarty wystarczy? Dobra, te kopyta muszą być jak największe. Powiedzmy. Taniec mi styknie, taniec drugi, taniec... Nie no, taniec mamy czwarty poziom, to... Should be good, że tak powiem. Taniec poziom piąty, what the fuck? A wiele mi to zmieni? No, sporo zmieni. A ja bym chciał na przykład jeszcze coś dokoksić albo coś. Nie, czekajcie, to sprzedamy może. Może weźmy takie coś? O, może takie coś? Mhm. Urok poziom trzeci. Obrotogon, poziom czwarty, urok. Czy potrzebuję uroku poziomu czwartego, czy może niekoniecznie? Czy potrzebuję tego? Szybownica, 250. Matko jedyna, kiedy ja to wszystko pozblokowywałem? Za 75. Będzie starczyło? Tak, będzie starczyło i... Ej! Mogę to... Aha, takie coś mogę zrobić. Aha. Ej! Tak! Tak! Chcę to! Ja to zdecydowanie chcę! To po prostu wygląda, jakbym miał takie, nie wiem, kucyki albo coś. Takie kucyki z włosów. O, takie coś mniej więcej w tym guście, w tym klimacie. Jezus Maria, tak myślę, żeby zmienić te ręce w sumie. W sensie ich ustawienie. A jakieś oczy w ogóle? Takie fajne? O kosza, what the fuck. Ej, ale oczu to my mamy naprawdę niewiele. A niuchacz? Nie, taki nos to nie. No ale taki można. Jaki zadowolony w ogóle, że nowe tutaj to ma. A jakby to wyglądało? Nie, zdecydowanie nie. Nie. Zdecydowanie nie. Warkusta. Ugryzienie, aha, poziom czwarty. Czekajcie, bo to... Jaki to jest? Jakie to jest to? Bo to nam daje... Wait a second. To jest to? Aha, już nie możemy więcej nic zrobić tutaj. Nie, wait a second, to jest chyba... Nie, wyszczerzyna. What the fuck? Dobra, za 150 to jest niby. Albo wiecie co? Ctrl Z. O, właśnie tak. Za 150 to było chyba. To są chyba te usta. Czyli teoretycznie bym sobie ulepszył to i tamto. Śpiew poziom czwarty.
Tylko no niestety zabraknie tutaj punktów DNA, tak patrzę. Więc niestety, ale będziemy musieli sobie darować. A te małe skrzydełka zostają! Nie, serio, bez kitu. Papa biceps. Nie żebym się śmiał z paszy, ale... No wiecie, no tak mi się to kojarzy i w ogóle. Dobra, coś jeszcze chcę tutaj zmienić, czy już niekoniecznie? Czy już Kasiasy jest na tyle dokokrzony, że poradzi sobie? Cios poziom drugi. No trochę słabo z tym ciosem, no ale... No ale co zrobić? Drugiej ręki mi nie dołożę ani nic. Szarża poziom czwarty. Ej, te stopy w ogóle tak coś patrzę. Bo to są... Tak, kopytory to są. 150. Szarża poziom trzeci. To w ogóle, który mamy tutaj ogólnie ataku? 3, 7, 9 plus 5, 14. 14, 8, 11. No myślę, tak patrzę, to jest to w miarę zbalansowane. Lot poziom drugi. Sprint poziom trzeci. Skok poziom pierwszy. No powiedzmy, że to tutaj w miarę takie coś. E, nie, 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 nie chcę tu nic zmieniać. Ja tu absolutnie nic nie chcę zmieniać. Skrzydeł nie sprzedam. Dobra, wiecie co, styknie. I ta animacja, która teraz będzie, to po prostu zasługuje na to, żeby pokazać ją jeszcze raz. Tylko tym razem w 60 FPS-ach. Bo to jest po prostu coś pięknego. Tam był jeszcze szkielet. Może tam było coś fajnego. Jej! Good job, man! Ale to mnie zawsze będzie rozwalało. Ej, tylko sobie stopnie podpal. No i fajnie! Za chwilę przejdziesz do fazy plemienia. Wim! I co nas spotka w fazie plemienia? Ej, w ogóle to... Skoro miałem takiego sojusznika spoza gatunku, to chyba to będzie mniej więcej takie coś, że ten sojusznik spoza gatunku teraz będzie taki jakby moim zwierzakiem i będzie dawał jedzenie, także... Welp! Całkiem fajnie się ustawiliśmy. A, jeszcze będziemy to dostosowali sobie, czy... Nie, jeszcze nie. Tak, chata plemienia powstaje, Taka fajna i w ogóle... Brawo! Pięknie. Zakładasz plemię. To ja chcę tylko pasek postępu. Wiem, wiem, wiem. Wszystko to wiem. Boże, serio? Nie mogę odwieźć planistę plemiennego. Dobra, fajnie. Mogę dowolnie to, to, to. O, i mamy naszego tutaj ziomeczka. Przytrzymaj lewy i prawy przycisk myszy. Ze strzałkami lub prawy przycisk myszy i kliknij ikonę minimum. Dobra, chcę szybko ten tutorial skończyć. Na liście plemiennej. Dowodzić. Tak, to. Znam podstawy. Mogę już zapisać? Mogę już zapisać. I proszę bardzo, mamy naszego tutaj mięśniaka, który będzie nam dawał jedzenie. Ej, wait a second, czy ja mam... Żółty! Żółty! Żółty kolor! Żółty! Mleki! What the fuck, co to za stwory są? Co to są za stwory? Spore! Całkiem duże stwory. I przypomina mi jakieś stwory z Borderlandsa. Ty chyba... Nie, nie do końca krystaliski mi przypominają, ale... Dobra, w każdym razie... Dobra, robimy zapis, a póki co to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, także... Gra na planecie Dorarnia została zapisana, więc... No co? Co mogę powiedzieć? Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Fajnie to wygląda w sumie, tak? W pobliżu drzewek i... Ej, czemu tutaj są same wielkie stwory? Czemu tu są same takie wielkie stwory, ja się pytał kulturalnie? Ja rozumiem, że Kasiasty to wielki człowiek, ale... No bez jajec! No bez jajec, no! Nie wiem, może trzeba było się z jakimś zaprzyjaźnić? Dobra. Dobra, słuchajcie, już kończę, bo naprawdę. To było na tyle, także dziękuję wam za uwagę. To było Spore, ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem! A, ręka i w ogóle. Także trzymajcie się i czołem!